Witajcie. Tak, słychać mnie świetnie. Witam na webinarze Scratch dla zaawansowanych. Jest. Halo, halo. Czy teraz mnie widać i słychać? Jestem. Tak. Super. Okej. Ja zaczęłam mówić, że to jest webinar zupełnie wyjątkowy z racji tego, że nie nadaję z domu. To moje tło to nie jest mój. Jestem właśnie na szkoleniu w Sulejówku i się tutaj o godzinie 19 z wami spotykam. Ale słuchajcie, nie jestem sama. No i teraz pytanie, jak uważacie, jakiego będziemy mieć gościa na tym webinarze? Jak macie jakieś propozycje, to proszę piszcie na czacie. To będzie ktoś fajny. Kotek, będzie kotek, zdecydowanie. Miś, kolar, gol. Mariola pisze, że Krzysztof i Kasia też, że Krzysztof. A skąd wy dziewczyny takie od razu mądre jesteście, że wiecie, że Krzysztof? A może... Kto inny? Yeti! Właśnie, Jacku, to będzie Yeti. Ja może zaproszę tego Yeti do mnie na chwilę. Przyjdzie czy nie przyjdzie Yeti? Święty Mikołaj. Gdzie masz czapkę czerwoną? Szuka czapki. Marszałek. Marszałek to tam wisi, prawda? Tak. Tak, rzeczywiście jest ze mną Krzysztof, dlatego że Yeti Mikołaj. Razem prowadzimy tutaj szkolenie od jutra. No i Krzysztof będzie moderował to spotkanie, a ja je będę prowadzić. Coraz bardziej zdrowy. Ania prowadzi, a ja się oddalę, żeby nie zarażać. Dobra, dzięki. Słuchajcie, tak jak Krzysztof powiedział, czat będzie moderowany. Krzysztof, siedzący przy stoliku obok, będzie uważnie czytał wszystkie wasze komentarze i pytania i będzie mi podrzucał te pytania. Teraz tak, kilka spraw organizacyjnych. Oczywiście webinar jest nagrywany i będzie dostępny. Krzysztof też za niedługo wyśle link do miejsca, gdzie znajdziecie wszystkie nasze webinary, również ten dzisiejszy. Wydaje mi się, że ten webinar potrwa no, maksymalnie 90 minut. I no, chyba tyle, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. Teraz tak, na samym początku chciałabym zapytać was, ja mam taką tradycję, ja się nie przedstawiam na webinarach. Tak. Tak, to znaczy zapominam o tym. Więc tylko tak szybciutko, ja się nazywam Ania Jędryczko, jestem trenerką mistrzów kodowania. Bardzo was proszę, żebyście na początek wypełnili ankietę, taką bardzo, bardzo prostą i krótką. Już, o, mam nadzieję, że ona jest już teraz widoczna. Raptem jedno sformułowanie. Chciałabym dowiedzieć się, od jak dawna jesteście z nami w programie. Małgorzata, bardzo cię proszę, żebyś zaznaczyła to w ankiecie. Okej, 97 osób udzieliło odpowiedzi, a jest nas teraz 151, więc jeszcze chwilkę poczekamy. Może ktoś jeszcze? Widzę, że... Która to edycja? Ta teraz obecna? Teraz jest czwarta. Piąta, też tak już, ja też czasami tracę rachubę. Przyznam szczerze, że pytałam dzisiaj Krzyśka, teraz mamy czwartą, tak? No z pilotażem piątą, tak. 115 osób odpowiedziało, jeszcze chwileczkę poczekam. W międzyczasie powiem wam troszeczkę o tej sali niesamowitej, tu są nawet filary. Po prostu takie otoczenie, że och.
na ścianach, na przykład Einstein. Akustyka jest mocna, no. Niestety chyba nic z tym nie zrobimy. Kolejny webinar Scratch dla zaawansowanych planuję prowadzić z domu. Mam nadzieję, że się uda. W porządku. Dobrze, wiecie co? Poczekam jeszcze na dwie osoby, żeby było 120 i ruszamy. Jest 120. Jest 120 i widzę, że już większość osób zagłosowała i teraz te wyniki nie rosną za bardzo. Akustyka super, niepotrzebny mikrofon. Yeti Mikołaj, przyjeżdżamy tu za 2 tygodnie. No, dobra, jesteśmy tutaj za 2 tygodnie. Okej, kończę głosowanie, bo mamy dużo do roboty dzisiaj. I udostępniam wyniki. No i wygląda na to, że że najliczniejsza grupa to grupa, która rozpoczęła przygodę z mistrzami kodowania w tym roku. Jestem zdziwiona, ale bardzo pozytywnie. Wiem, że jesteście po webinarach z Krzysztofem ze Scratcha dla początkujących i widzę, że rozwijacie się dalej w tempie ekspresowym, ale też dużo osób, bo 19% jest z trzeciej edycji, potem mamy drugą, pierwszą i 5% z pilotażu. 35% to seniorzy. Okej. Yeti coś liczy. Źle, że powiedzieliście o nim Yeti, bo teraz będę przez 3 dni go katować tym Yeti. Nie lubi mnie. Dobrze, koniec żartów. Słuchajcie, ja powiem wam na początku, że miałam troszeczkę problem z tym, co miałabym wam zaproponować na dzisiejszy webinar, dlatego że jeśli chodzi o to zaawansowanie, to przecież różnie bywa. Są 164 osoby w pokoju i ja z jednej strony nie chcę, żeby to było coś zbyt skomplikowanego, jakiegoś bardzo trudnego, ale z drugiej strony też nie chciałabym mówić o jakichś oczywistościach, nie chciałabym, żeby ktoś się nudził. No więc długo szukałam jakiegoś takiego pomysłu na ten webinar i tak jak ja to mówię, dla mnie wnętrze Scratcha to jest szafa czy jakaś komoda z szufladami, w związku z tym ja grzebałam w tych szufladach i zastanawiałam się, które bloczki są dość rzadko używane. Po czym postanowiłam, że zaproponuję wam wspólne zrobienie jednego takiego projektu, który będzie wykorzystywał te różne bloczki, tak żebyście zobaczyli ich funkcjonalność. I potem może jakoś będziecie w stanie przełożyć te funkcjonalności na swoje pomysły i na swoje projekty. Natomiast przyznam się szczerze, że dla mnie najlepiej by było, gdyby ten webinar mógł być z wami przegadany. Dlatego, że mam przeczucie i wydaje mi się, że to jest dobre przeczucie, że świetnie by było, gdybyśmy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i swoimi jakimiś zaawansowanymi projektami. Projektami albo swoimi, albo naszych uczniów. I chyba z tego byśmy czerpali najwięcej inspiracji. I dlatego też jeszcze jedna sprawa taka organizacyjna. Ja po tym webinarze, tylko proszę, bądźcie cierpliwi tak do niedzieli, bo do soboty tutaj jesteśmy w Sulejówku i szkolimy, więc ja do niedzieli prześlę wam maila z jakimiś materiałami z tego webinaru. I między innymi będzie tam ten projekt, który teraz wspólnie zrobimy, ale też prześlę wam link do Padletu, do takiego miejsca, gdzie moglibyśmy wspólnie wrzucać jakieś takie nasze perełki, nasze wspaniałe projekty w Scratchu, tak żebyśmy potem mogli czerpać z tego nawzajem.
No dobrze, słuchajcie, to co, to zaczynamy? Gotowi? Ja proponuję, żebyśmy robili tak, jeżeli tylko macie ochotę, żebyście w tym czasie, kiedy ja będę tworzyła coś tutaj, to żebyście wy jednocześnie też w Scratchu działali. Zanim przejdziemy do tego projektu, to chciałabym pokazać wam jeden projekt, który jest dla mnie wspaniały już od bardzo dawna. I jeżeli ktoś był na szkoleniu prowadzonym przeze mnie, to zapewne ten projekt zna, dlatego że ja na każdym szkoleniu ten projekt pokazuję. No ale takiego poziomu to ja jeszcze, przyznam szczerze, nie osiągnęłam. Pokazuję ten projekt również moim dzieciakom. To jest efekt wow zawsze. I to jest orka. Czy ktoś z was zna orkę skreczową? Ja już swój... nie, no to popatrzcie jakie czary mary tutaj będą. O, Ania pisze, że zna. Wydaje mi się, że Ania przyzna mi rację, że tylko ryby w akwarium. Okej. Pomiędzy orką a rybami w akwarium jest taka troszeczkę taka drobna różnica. Już dzielę się moim ekranem. Okej. Czy wy teraz widzicie mój ekran? Najprawdopodobniej tak. No to w takim razie teraz zapewne widzicie, tak. Uwaga, klikam zieloną flagę i popatrzcie, co robi ta orka. Piękny efekt, prawda? Prawda? Bardzo patrzę na ekran Krzysztofa i widzę, że jakoś płynnie to nawet idzie. Ale teraz uwaga, ja wyłączę ją i zajrzę do środka. Krzysztof pyta, czy tego chcecie. No tak, to jest. Ja się zastanawiałam, jak ta orka w ogóle została zaprogramowana. Czy to jest, jak to, co to za duszek. Spójrzcie tutaj, to jest, ten duszek to jest raptem taki jeden kafelek. Przechodzę do kostiumów i zwróćcie uwagę, że kostiumów jest 45. Ja je teraz tutaj sobie przeciągam. Po prostu to jest 45 warstw nałożonych na siebie. A co do skryptów, to jest tutaj już tak wysoka matematyka, szczególnie tutaj ten fragment. Wiecie co, ja zrobię teraz coś takiego, może tak będzie dla was wygodniej, że wrzucę wam link do tego. Już wrzucę. Także macie już teraz, macie link do tego projektu. Popatrzcie, jak wyglądają skrypty. To jest niesamowite. To jest niesamowite i ja mogę powiedzieć tak, że stawiam dobrą kawę albo stawiam piwo tej osobie, która na przykład nagra do tego tutorial, jak zrobić orkę. Mówię zupełnie poważnie. Pokażcie to swoim uczniom. Niech oni zobaczą, jakie rzeczy są w Scratchu robione. Ja od razu powiem, to nie jest projekt polski, z tego co wiem. To nie jest projekt jakiegoś ucznia z naszych szkół. Znaleźliśmy to na stronie Scratch.edu. No i orka robi wrażenie na wszystkich, na każdym. No dobrze, my nie będziemy się zajmować dzisiaj orką i nie będziemy robić aż tak bardzo skomplikowanych projektów, ale mam nadzieję, że troszeczkę się pobawimy i pogrzebiemy właśnie w tych mało używanych klockach. No i dlatego też może już przejdziemy sobie do Scratcha i powiem wam, co na dzisiaj przygotowałam.
Nie wiem, kiedy straciłam z wami łączność, natomiast opowiadałam o tym, że chciałabym dzisiaj stworzyć taką gierkę, która się nazywa Space Shooter. To znaczy mamy jakiś tam statek, który leci sobie w przestrzeni kosmicznej i musi on strzelać do innych obiektów. I oczywiście, tak jak to w Scratchu, można do tego dojść na 5 różnych sposobów. One są różne, ale każdy jest tak samo dobry. Natomiast ja dzisiaj być może specjalnie będę niektóre rzeczy udziwniać, ale tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać wam funkcjonalność niektórych bloczków. Ok, przejdźmy w takim razie do Scratcha. Z tego co wiem, to wy teraz nie widzicie mojego ekranu, więc ja jeszcze raz udostępnię swój ekran. Grzegorzu, link do nagrania będzie dostępny po webinarze. Ok. I przechodzę do Scratcha. Dobrze. No to tak, no to na początku przygotujmy się jakoś do tej pracy. Wiadomo, jakieś tło, kot w przestrzeni kosmicznej to nie jest dobry pomysł. Kota wyrzucamy i proponuję, żebyśmy jak na razie dodali tam statek kosmiczny i tyle. Więc pierwsze co to tło, wybieram z dostępnych, niech to będą te ta przestrzeń kosmiczna. Mam kota, usuwam i wybieram nowego duszka. I to będzie statek kosmiczny. Oj, rzęzi ten internet, rzęzi nam tutaj. Okej, mamy. Jest on troszeczkę za duży, więc trochę go zmniejszę. Dobra. No i tak. Ja oczywiście będę was pytała o 1500 rzeczy. Słuchajcie, chciałabym, żeby po kliknięciu zielonej flagi, żeby on nie latał od początku, tylko chciałabym, żeby na początek powiedział, że my się przenosimy z dzisiaj, z obecnej daty, że przenosimy się do przyszłości. I tutaj już jest pierwsze takie fajne klocki i pierwsza trudność dla naszych uczniów często. To znaczy, słuchajcie, chciałabym, żeby z tego statku pojawił się z niego dymek, w którym będzie napisane, że przenosimy się z obecnej daty. My dzisiaj mamy 24 listopada, ale jak chciałabym, żeby było tak, że jak jutro odpalicie tę grę, to żeby się pokazał 25 listopada. Jak odpalicie za rok, to żeby to znowu była inna data i żebyśmy jej nie musieli wklepywać tam tak na sztywno. Więc ma się pojawić dymek z informacją, że przenosimy się z obecnego dnia, miesiąca i roku w przyszłość. No i teraz, czy ktoś kiedyś już czarował z taką obecną datą? Czekamy na wieści. I w której kategorii to jest, czy ktoś wie? Takie klocki, takie bloczki. Aktualna data, czujniki. Świetnie, Basia. Okej, ale większość osób chyba jeszcze z tym nie pracowała. Dobrze, zaczynamy. W związku z tym zrobimy tak, że kiedy kliknięto zieloną, może zrobię większe. Jeszcze mogę, jeszcze jest miejsce. Więc kiedy kliknięto zieloną, ma się pojawić napis w dymku. Wiemy, że ten napis w dymku to jest powiedz albo pomyśl. Więc biorę to powiedz, tylko uwaga, ma się tutaj pojawić bardzo długi napis. Ma się pojawić napis taki. Przenosimy się z obecnego dnia, obecnego miesiąca, obecnego roku w przyszłość. No i teraz ja nie mogę tego wszystkiego wpisać w powiedz,
Dlatego, że wtedy bym wklepała 24.11 i jak odpalicie jutro, to będzie dokładnie to samo. Więc ja to muszę zrobić inaczej. No i rzeczywiście, tak jak Basia powiedziała, w czujnikach jest taki klocek, taki bloczek, jak aktualna minuta. Ja to na razie tutaj wyciągam i patrzę, jakie są możliwości. Jest rok, miesiąc, data i co do daty, to chodzi o dzień miesiąca, dzień tygodnia, poniedziałek, wtorek i tak dalej, godzina, minuta, sekunda. No i teraz tak, ja sobie będę potrzebowała z tego datę, czyli dzień miesiąca, ale też będę potrzebowała miesiąc i będę potrzebowała rok. Aż trzech takich klocków będę rok. Aż trzech takich klocków będę potrzebowała, tylko muszę to jeszcze obudować tekstem. I żeby to zrobić, to będę potrzebowała pewnego zielonego klocka. Mamy tam takie połącz Hello World. Tylko zastanówmy się teraz i uwaga, z tym nasi uczniowie miewają problem, szczególnie kiedy komunikat jest bardzo długi. Popatrzcie, na sztywno ma być napisane tak. Przenosimy się z, potem ma być ten błękitny pierwszy klocek, aktualna data, czyli tam na przykład będzie dzisiaj 24 wpisane, więc muszę dodać słówka, będzie przenosimy się z 24 dnia, potem znowu ten bloczek, aktualny miesiąc, tam będzie wpisane 11, muszę dodać słówko miesiąca, wtedy przenosimy się z 24 dnia 11 miesiąca, potem znowu błękitny, a potem jeszcze końcówka roku w przyszłość. Dobrze by było w zasadzie to zaraz. Ja to może. Słuchajcie, czy to, co ja mówię, czy to jest jasne, że niektóre. Część tego komunikatu będzie wpisana, a część to będą te błękitne klocki. Super. Widzę, że piszecie, że tak, więc w takim razie wracam do Scratcha i zobaczcie, co teraz zrobię. I teraz już niestety, ale muszę sobie troszeczkę zmniejszyć, bo to będzie długie. Ja to teraz, ja pracuję w podstawówce. U mnie trzeba naprawdę bardzo wszystko przy takich długich tekstach, bo inaczej dzieciaki się gubią. I zaczynamy liczyć. Przenosimy się z, to jest jedna dziura, potem aktualna data, drugie takie pole, potem jest słówko dnia, potem jest aktualny miesiąc, potem jest słówko miesiąca, potem jest znowu aktualny rok i jest słówko roku w przyszłość. Ja potrzebuję 7 pól, a w połącz hello i world ja mam 2. W związku z tym ja te klocki muszę ze sobą zagnieździć tak, żeby koniec końców było tam 7 pól. I tutaj często są problemy. Po prostu ja wkładam klocek w klocek. Ciach, już mam 3. Idę dalej, już mam 4. 5. 6, 7. Jest to okropnie, to wygląda jak tort taki warstwowy. Jest to okropnie długie, ale ja potrzebuję aż 7 pól. Wpisywała, w niektóre będę wpisywała tekst, a w niektóre będę wkładała te błękitne bloczki. Zaraz zobaczę, co tam się dzieje na czacie. Okej. Okay. Połącz w połącz, tak, potrzebujemy kropki, dobra. W związku z tym zaczynam uzupełniać. Wpisuję tutaj, przenosi się z. Teraz uwaga, żeby zlewały się ze sobą, my potrzebujemy spacji pomiędzy nimi, więc tutaj daję spację. I teraz daję do drugiego pola daję aktualna data, do trzeciego wpisuję znowu spacja dnia. A do tego jedna uczestniczka napisała, że dobrze by było jeszcze kropki tam dawać, więc to mogłoby być tak. Aktualny miesiąc, muszę sobie czat trochę
przesunąć i zmniejszyć bloczki. Potem kropka siąca. Potem znowu daję aktualny rok i okno czatowe przeszkadza. I tu wpisuję roku w przyszłość. Mam to stworzone, jest to teraz bardzo małe. Wracam na czat, bo jestem ciekawa, czy to jest dla was jasne, co się teraz podziało tutaj. Okej, tak. Dobra, super, dziękuję wam bardzo. Scratch. I teraz to wszystko oczywiście włożę sobie tutaj w ten bloczek powiedz hello. To wszystko ma ta rakieta nam powiedzieć. Myślę, że to, żeby ona mówiła przez 2 sekundy, to jest pomyłka, bo to jest bardzo długi tekst. Niech mówi to, nie wiem, dajmy na to przez 6 sekund. No i oczywiście odpalam zieloną flagę, żeby zobaczyć, jak to działa. Przenosimy się z 24 dnia 11 miesiąca 2016 roku w przyszłość. Widzę, że jeszcze niektóre wyrazy są ze sobą włączone, więc jeszcze powinnam trochę to powiedzieć. No i dziś jest tak, jak jutro odpalicie tę grę, to gwarantuję wam, że będzie obecna data, czyli jutrzejsza. Więc okej, tak to mamy. Ja jeszcze tak wiem z doświadczenia, że moi uczniowie, jak już stworzą sobie ten torcik długi, wielowarstwowy, i potem trzeba włożyć ten długi zielony bok w powiedz, to oni niestety, ale w złym miejscu chwytają za ten bloczek i idą do góry, im się to rozwala. No bo popatrzcie, jak ja sobie tu gdzieś wezmę, to mi się to wszystko rozwali. Więc pamiętajmy o tym, żeby chwytać ten bloczek, który jest najniżej. Ciach, wtedy to wszystko pójdzie. Ok. Czy jesteśmy wszyscy razem i wiemy, co się dzieje, i czy wszyscy to mamy, rozumiemy, i czy możemy iść dalej? Czekam na jakiś odzew. Wiemy, jest ok, tak. Dobra. No i teraz tak. Dziękuję wam bardzo, dziękuję. No to teraz dobrze by było, żeby ten statek kosmiczny zaczął się poruszać. I moja propozycja jest taka, żeby on ciągle sobie wisiał na danym Y, na danej wysokości, natomiast żeby X się zmieniał. No i oczywiście też propozycji może być mnóstwo. Możemy sterować za pomocą strzałek. Takie rzeczy znamy już, co niektórzy, chociażby, nie wiem, z labiryntu, gdzie kot chodzi właśnie za pomocą strzałek. Natomiast moja propozycja jest taka też po to, żeby pokazać wam jeden bloczek. Moja propozycja jest taka, by X był uzależniony od tego, gdzie znajduje się kursor myszy. Czyli tak, jeszcze raz powtarzam, Y ma być ustawiony na konkretnej wartości, a X od tego, gdzie znajduje się kursor. No dobra, to w takim razie na pewno pójdę do ruchu. No i teraz ustawiam sobie Y. Ci, którzy już pracują z dzieciakami przy Scratchu, powiedzcie mi, czy waszym uczniom też się tak bardzo miesza ustaw X i zmień XO? Bo moim się miesza to ciągle. Biorą jedno zamiast drugiego, potem wołają, że to nie działa. Także bierzemy ustaw teraz. Ustaw X na. No i proponuję, żeby ten X rzeczywiście był jakoś tak tutaj niziutko. Mogę sobie sprawdzić, gdzie on się znajduje. Minus 127. Dobra, niech będzie minus 127. A teraz kto ma jakąś propozycję, jak ustawimy X? Ustaw X na. Zaraz sobie. Idź za kursor. Idź za kursor. Już to będziemy sprawdzać. Czy ktoś ma idź za kursorem myszy? Bo a to tylko. Nie chciałabym, żeby zawsze ten X był stały.
Tylko żeby to było, bo to jak wpiszemy 200, to on zawsze będzie tam, prawda? A idź do wskaźnik myszy. Okej, losuj. Można by było, świetny pomysł, można by było dać widełki, prawda? My wiemy, jakie tutaj ma parametry to nasza scena, że to jest od minus 240 do 240. Natomiast ja mam taką propozycję. I to jest właśnie ten nowy bloczek dla niektórych. Otóż też w czujnikach znajdują się dwa takie bloczki jak X myszy i Y myszy. I my możemy ustawić X naszego statku kosmicznego na X myszy. Coś takiego możemy zrobić. Powiększę bloczki. OK. No dobrze. I wtedy rzeczywiście jeden X będzie zależny od tego drugiego. Będzie zależny od tego, gdzie znajduje się kursor. No dobrze, wiadomo, nie może się to podziać raz, tylko to się musi dziać zawsze. Dołączam. Odpalam. Sprawdzam, jak działa. Mówi. I teraz popatrzcie. Tak jak ja sobie jeżdżę po ekranie, tak się ta rakieta porusza. Nigdy nie porusza się w góra-dół, natomiast porusza się od lewej do prawej. O coś takiego mi chodziło. OK, wyłączam. No dobra, no to mamy. Tylko tak. Dobrze by było, żeby teraz pojawiły się jakieś przeszkody do zbijania. To wiadomo, będą nowe duszki. Ja proponuję no, z racji czasu, że jak na razie wprowadzimy jednego duszka, a później zobaczymy. Wprowadzimy analogicznie kolejne. W związku z tym przechodzę sobie do duszków. No nie wiem, niech to będzie planeta. Teraz będziecie krzyczeć, że nie możemy znaleźć do planet. Dobra, planeta jest trochę za duża. Zmniejszę ją tam gdzieś tutaj. No i teraz zależy mi na tym, żeby ta planeta się ciągle pojawiała u góry, no i żeby zjeżdżała sobie na dół, a za chwilę wprowadzimy jakąś interakcję pomiędzy tym statkiem a planetą. Kolejne moje pytanie, już sobie włączam pad. Ile osób już szalało z klonowaniem? Ktoś szalał? Jarosław się zdziwił. Szaleć z klonowaniem. Okej. Okay. Dobra. Dziękuję wam bardzo. Wiecie co, ja jeszcze sobie tylko szybko... były jakieś pytania chyba, skąd wziąć X myszy, więc jeszcze raz tylko powiem, że X myszy jest w czujnikach i tam przechowywana jest ta wartość, ta zmienna wartość tego, gdzie właśnie znajduje się kursor. No dobrze, to w takim razie my będziemy sobie właśnie teraz, przydałoby się klonować, dlatego że słuchajcie, nie chcę tutaj stworzyć 500 planet, które będą ciągle spadać na dół, bez przesady. Ja mogę zaprogramować jednego duszka, klonować go i wtedy każdy jego klon będzie działał dokładnie tak samo. Mam tutaj porządek, mam mało duszków, jest to o wiele bardziej ekonomiczne. Yeti Mikołaj. Ale już? Ok, przepraszamy bardzo. Działamy na 3-4. Proszę. Dobrze? Drodzy, sprawa techniczna, bo piszecie o tym do mnie, a jak już jestem, to powiem. Jeżeli chcecie, żeby to, co Ania wam pokazuje, było bardziej widoczne u was na ekranie, to w prawym dolnym rogu macie Fit to Window. Dostosuj okno. Jak odznaczycie sobie ten ptaszek, to wtedy macie jeszcze większe klocki, bo Ania jak gdyby na swoim pulpicie powiększyła to do granic możliwości. Odznaczcie Fit to Window i będzie dla was
lepiej dla tych, którzy tego potrzebują. Sorki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Okej, teraz tak. Ja tylko odpowiem Kasi, że tak, ten projekt będzie wysłany na maila. Może wyślę wam jeszcze orkę. Tak, nie, może by się przydało. Więc dobrze, przechodzimy do tej rakiety. Czyli tak, w momencie, kiedy odpalamy zieloną flagę, dobrze by było, żeby ten duszek tworzył swoje klony. Tworzył klony i to właśnie klony będą się poruszać, będą wchodzić w reakcję z rakietą. W związku z tym to, co ja teraz mam na scenie, tą planetkę, to jest rodzic, jak to kiedyś powiedział mój były uczeń Hubert, tłumacząc klonowanie, jedyne zadanie rodzica to rozmnożyć się. Więc teraz właśnie to będziemy robić. To znaczy powiemy jej, że kiedy kliknięto zieloną, ona ma się sklonować i niech się klonuje zawsze. Sklonuj się, przypominam, jest w kontroli, to żółty bloczek, ale żeby ten rodzic nie klonował się za często, to proponuję, żeby po każdym sklonowaniu się chwilkę ten rodzic poczekał. I dlatego też dodam tutaj czekaj, no nie wiem, proponuję 2 sekundy, możemy to zmieniać za chwilę. No i rzeczywiście, jak klikniemy zieloną, to tak, gwarantuję wam, że ta planeta będzie się klonować, natomiast klony będą się w zasadzie nakładać na nią i my nie będziemy na tym etapie widzieć cokolwiek zmian, więc my musimy teraz podziałać z klonami. Dobrze, i teraz tak, właśnie do tego idę. Jedyny początek, jedyny klocek początkowy, który nie jest w zdarzeniach, a w kontroli, to klocek, kiedy zaczynam jako klon. Yeti Mikołaj na chwilę poszedł, więc pójdę na czat zobaczyć, czy nadążacie. Tak. Rozmnażanie przez pączkowanie. Dobra. Lecimy do skrecza. Tak się składa, że ja niestety nie widzę tego, co piszecie. Nie mam tego okna włączonego, więc... Ale nie, Ti Mikołaj wraca. Dobrze, kiedy zaczynam jako klon. I teraz tak. Dobrze by było, żeby sobie ten klon wylosował miejsce, z którego ma się pojawić, w którym ma się pojawić. Tylko głupio by było, gdyby się pojawił na dole sceny. Więc ważne jest, żeby Y tego klona był wysoko, więc proponuję, żebyśmy wpisali ten Y tak z klawiatury na sztywno. Natomiast niech wylosuje sobie X. I skoro my wiemy, że to jest minus 240 do 240, to może dajmy takie widełki albo tam troszkę mniejsze, żeby te planety gdzieś tam nie uciekały za róg. Ale pierwsze co, to my musimy go właśnie jakoś ustawić, więc dajemy idź do XY. No i teraz, skoro losowość ma być w x-ach, przypominam, że losowość mamy w zielonych wyrażeniach. I tu proponuję wpisać, można wpisać minus 240, 240, ja dam minus 220 do 220, żeby nie było tak, że widać jedynie fragment tej planety. Natomiast Y niech będzie ustawiony tak na stałe. Sprawdziłam sobie obecnie, to jest 140, więc tak też tutaj zostaje, jest w porządku. No i to nam spowoduje, że pojawi nam się gdzieś ten klon właśnie na tej linii. No ale teraz chciałabym, żeby ta planeta zaczęła się suwać, spadać, lecieć w stronę tego statku. Pionowo w dół. Więc tutaj też jest wiele propozycji, dlatego że można jej ustawić kierunek na dół i dać przesuń o ileś kroków, byłoby ok. Można by było jeszcze zmienić Y tego klona o ileś. Jest 140, zmieniamy, nie wiem, o
zmniejszamy o 5 i tak dalej, i tak dalej. I chyba właśnie takim tropem pójdę, czyli tak, no wiadomo, nie może to być sytuacja jednorazowa, tylko taka stała, więc biorę klocek zawsze i powiem, żeby ta planeta zmieniła Y, tylko uwaga, ona ma lecieć na dół. W związku z tym musimy pamiętać o jednym, o czym? Jakbym tam dała zmień Y o 10, właśnie, pewnie Karolina, o minusie, tak. Scratch. Proponuję na przykład no, minus 5. Mhm. Zmień Y o minus 5, dobra? Tylko, że ja nie chcę, żeby to tak działało zawsze w koło Macieju i bez przerwy, dlatego, że kiedy ta planeta osiągnie już jakiś tam poziom, będzie już nisko, no to niech ten klon no, zniknie. Dobrze by też było zastanowić się, co się stanie, jeżeli planeta spotka się ze statkiem kosmicznym. Tutaj jest wiele rzeczy, więc szybciutko to jakoś zrobimy. Pierwsze, co to proponuję, żeby zrobić tak, że jeżeli ona jest już nisko, to ten klon ma znikać. Więc na pewno jeżeli... I teraz tak, jakie macie propozycje co do tego pola w tym jeżeli? Jak by to można było rozegrać? Uwielbiam w Scratchu to, że jest kilka rozwiązań. Jeżeli Y równa się, albo Y jest mniejszy od tukry, pewnie, może tak być. Dobra, chodźmy tym tropem. Czyli skąd wziąć ten Y? Jeszcze mam pytanie. Nie, tu gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Czujniki. Dobra, to idę do czujników. No i tak, ktoś powiedział, że ten Y może było wziąć z czujników, ale Y w czujnikach to ja mam tutaj Y mysz. Jest w ruchu i to jest przedostatni klocek. Tutaj jest pełna dowolność. Biorę z wyrażeń. No i nie wiem, pójdę tym klockiem z ruchu. Jeżeli pozycja Y jest mniejsza niż... Tamten statek miał chyba minus 140, więc tak napiszę. Jeżeli pozycja Y jest mniejsza niż minus 140 i teraz tak, były dwie propozycje, każda dobra, dodajemy ukryj, tak być, ale jest też coś takiego jak w kontroli, ostatni bloczek, usuń tego klona. Dobra, to mamy. Czyli, dobra, musimy odpalić, zobaczyć jak to działa. Ciach. No i popatrzcie, ja teraz odpaliłam, mam nadzieję, że to widać. Jeśli się coś nie podoba, my na samym początku mamy ten taki długi tekst z tego bloku łączonego, zielonego, a planety już lecą. Więc pozwólmy najpierw, żeby się nam rakieta wygadała i dopiero wtedy niech planety lecą. W związku z tym dobrze by było, żeby zanim on zacznie się, ta planeta, zanim zacznie się klonować, to dobrze by było tutaj jej powiedzieć, że ma czekać. A ma czekać tyle, ile ten dymek przy tej rakiecie jest widoczny. Więc wezmę sobie jeszcze tutaj klocek czekaj i tam chyba było 6 sekund. Dobra. Odpalam jeszcze raz. Rakieta mówi, planety nie spadają.
skończyła. Oczywiście leci tylko do jakiejś tam granicy i znika. Coś takiego chodziło. Jeszcze nie reaguje na statek kosmiczny, oczywiście. Okej. Czy jesteśmy wszyscy na tym samym etapie? Iść dalej. Czekam na wieści. Okej, dobra. Nie mogę znaleźć pozycja Y. Pozycja Y jest w granatowych klockach ruchu i to jest przedostatni bloczek. To odpowiedź dla Gosi i dla jeszcze jednej osoby, Kasi. Dobra, idziemy dalej. Zróbmy jeszcze, jak jesteśmy na tym etapie, tak nie strzela, to zróbmy jeszcze coś takiego, że jeżeli spotka się ze statkiem kosmicznym, no wtedy mamy koniec gry. Okej, jestem, już wracamy. Nie wiem, w którym momencie utraciłam łączność, ale zaproponowałam teraz coś takiego, że w momencie, kiedy planeta spotka się ze statkiem kosmicznym, to dobrze by było zakończyć grę. Takie rzeczy na szczęście się robi bardzo szybciutko, czyli zrobimy tak, że jeżeli, będąc cały czas programując planetę, jeżeli dotyka statku kosmicznego, no to zakończ wszystko, zatrzymaj wszystko i dajemy to do tego zawsze. Myślę, że takie coś jest dobrze, no, ale dobrze by było teraz robić coś takiego, że ten statek kosmiczny będzie czymś strzelał i ekran, dobra, już, no ale u mnie ekran jest w porządku. A nie, udostępnić ekran. Jasne. Już to robię. Dzielę się swoim ekranem. Okej, myślę, że już teraz jest w porządku. To powiem wam, co poczarowałam w czasie, kiedy nie widzieliście mojego ekranu. Otóż zrobiłam ten fragment, że jeżeli nasza planeta dotknie się ze statkiem... Jak nie ma ekranu? Jest. Jeszcze raz naprawdę bardzo przepraszam za problemy techniczne. No i teraz tak, mam taką próbę, by statek kosmiczny strzelał laserem. I żeby ten laser właśnie tam leciał w stronę tej rakiety, jak spotka się, w stronę planety, jak spotka się z planetą, wtedy planeta znika. Moglibyśmy się pokusić o punkty, czyli będziemy za chwilkę działać ze zmienną, ale ten laser to brak. Więc proponuję, żebyśmy wprowadzili teraz właśnie nowego duszka. Tym razem nie będziemy go wybierać z biblioteki duszków, tylko narysujemy go. Przypominam, pędzel przy nowy duszek to właśnie opcja rysowania duszka. No, nie poszalejemy tu jakoś. U mnie laser będzie wyglądał tak. Okej. Już go mam. Mogę zmienić mu nazwę. Mamy laser. No i teraz tak. Ten laser nie może sobie wisieć w tej przestrzeni kosmicznej, gdzie bądź, tylko on musi być jakoś tam przytwierdzony do tego statku. Zajmijmy się najpierw tym. I teraz jeszcze moje pytanie, czy ten laser ma być widoczny od samego początku, czy może na przykład będziemy strzelać za pomocą jakiegoś przycisku, jakiegoś klawisza. Też jest to do zrobienia, może tak byłoby trochę bardziej sensownie. Dobra, najpierw zróbmy tak, że kiedy klikniemy zieloną, to się pojawi zaraz tutaj nad tym statkiem kosmicznym, dobra? I teraz tak, jak to zrobić, skoro statek kosmiczny się rusza?
Nie mogę przecież powiedzieć ustaw Y na stałą wartość, ustaw X na stałą wartość, prawda? Na samym początku, na razie nie ustawiam tego ruchu, tylko to, co będzie na dzień dobry, czyli to, co będzie po zielonej fladze. No i macie jakieś pomysły? Zaraz, jeszcze raz planetę poproszę. Ja dopiero teraz włączyłam czat. Proszę bardzo, tutaj macie planetę i Katarzyna, jeżeli dotyka statku, to jest ten fragment, ten dolny, który teraz odłączyłam. Jeżeli dotyka statku, zatrzymaj wszystko. Mirosław pisze, ustaw za X myszy. Jak najbardziej. Skoro statek reaguje na X myszy, no to laser też będzie reagował na X myszy, ale możemy teraz pójść o krok dalej. Możemy przecież powiedzieć, że on ma sobie ustawić X na X statku. I potem trzeba się będzie zastanowić, czy ma ustawić Y na Y statku. Zobaczymy. Oczywiście u mnie to jest tak, że wszystko metodą prób i błędów. To mi się wydaje, że chyba się, ja się tak lubię uczyć. No i teraz tak. Na pewno będzie coś takiego, że on zawsze ma mieć taki x jak x statku. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Czyli tak, przechodzę do ruchu i daję ustaw x na i teraz wyciągnę to, o czym mówiłam przed chwilą z czujników. Taki bloczek. Pozycja X z laser. Natomiast tutaj jest do wyboru, więc ja mogę sobie wziąć pozycja X z tego spaceship, statku kosmicznego. I to na pewno, zaraz sobie to gdzieś tutaj. I to na pewno ma się dziać zawsze, prawda? Statek leci w lewo, laser leci w lewo. No i tak sobie. Tylko, że Paulina już bardzo mądrze pisze, że Y musi być troszkę inny, bo inaczej się schowa. Więc to nie może tak, z tym Y nie może do końca tak być. Troszkę inny. Idźmy tym tropem ustaw. Tym razem Y na. Ja na razie zrobię coś takiego i będę miała pytanie, jak to zmodyfikować. Ustaw Y na. I teraz tak. Tak nie może być. Przepraszam jeszcze. Tak nie może być. Ustaw Y na pozycja Y. Dlatego, że wtedy to tam wyjdzie sobie ten środek. Co to znaczy troszkę inny? Macie jakieś pomysły, jak to rozwiązać? Plus odległość od środka statku do góry statku. No pewnie, tak, tylko jak to rozwiązać boczkami? Czekam na jakieś pomysły, może ktoś coś... Zaraz sobie zobaczę czat, jak tam nam idzie. A co powiecie na coś takiego? Jeżeli my mamy tam dodać odległość od środka, no to weźmy sobie z wyrażeń dodawanie. Prawda? I teraz dodajmy sobie do tego Y jakąś tam wartość. Ja nie jestem w stanie powiedzieć wam dokładnie, jaka to musi być. Musimy też metodą prób i błędów coś tutaj wynaleźć. Dam 50. Dam 50. Tylko teraz kolejne moje pytanie. Czy ja to mogę dać do zawsze? Czy zawsze ten laser ma być na takiej wysokości? Laser ma trafić w planetę, tak, dokładnie Jadwiga. W związku z tym on tylko na dzień dobry, na początek ma się tam pojawić, natomiast potem ma już być gdzie indziej, więc ja tego nie daję do zawsze, ja to dam tutaj. Na dzień dobry ustawiam Y na
pozycję Y ze statku lekko powiększoną, żeby był powyżej i zawsze X ma być taki sam. Dobra, zobaczmy jak to działa. No, nawet nieźle, może nawet to 50 trochę za dużo. Możemy dać mniej. I popatrzcie, ja teraz tańcuję i jak poruszam tym statkiem, tak ten laser też się porusza. O coś takiego chodziło, ale dam tam 40, może będzie. O, właśnie tak to miało wyglądać. Jest ok. Czy jesteście na tym samym etapie? U mnie nie działa, pisze Barbara. Barbara jeszcze raz pokazuje skrypt lasera i zobaczmy, czy to teraz, czy masz tak samo. No dobrze. Mam nadzieję, że możemy iść dalej. I teraz tak, wprowadźmy ten laser w ruch. Tylko moja propozycja jest taka, żeby on strzelał na przykład za pomocą spacji. Za każdym razem, jak klikniemy spację, to wtedy on ma się pojawić i ma lecieć. Więc tak jak planety się pojawiały co róż nowe, które spadały na dół, tak tutaj my też będziemy klonować, dlatego że całkiem możliwe, że na przykład będą dwie takie wiązki lasera lecieć jednocześnie. To muszą być klony tego lasera. Więc niech zrobi tak, że kiedy klikniemy spację, on się sklonuje, a żeby to nie było znowu za często, to damy mu jakiś czas. Już to wszystko znamy z planet. Proponuję tak. Kiedy klawisz spacja naciśnięty, zawsze sklonuj siebie i poczekaj. Myślę, że sekunda to bardzo dużo teraz w przypadku tego strzelania. Damy mniej. 0,2. Dobra. To jeszcze nie wprowadziło w ruch tego lasera. Nic się nie zmienia. Zaraz mam pytanie Roberta. U mnie pozycja Y równa się współrzędna X. Czy to jest to samo? Tak. Tak, to jest to samo. Dobra. Klonuję. I teraz dobrze by było, żeby kiedy on zaczyna jako klon, to żeby wtedy się już to poruszało. No i tak. Wracam do planety. Tutaj ruch mieliśmy, że tak powiem, załatwiony w ten sposób, zmień Y ileś. Więc tak samo moglibyśmy robić, zmień Y tam o 5 czy coś takiego. Zróbmy trochę inaczej, żeby zobaczyć, jakie są różne możliwości. Więc tym razem zrobię tak, że kiedy zaczynam jako klon, niech on zawsze ustawi się w kierunku do góry i niech przesunie się o ileś tam kroków. Ustaw kierunek na górę i niech przesunie się o ileś kroków. To chyba taki najbardziej typowy. O, i popatrzcie, co tu się dzieje. Dzieją się rzeczy niesamowite. Mam nadzieję, że to widzicie. Moje lasery kładą się i wtedy lecą do góry. No i teraz, co z tym zrobić? Przypominam, że są trzy style obrotu. Te style obrotu można zmieniać między innymi tutaj w tej strefie duszków, klikając na literę I. Jest dookoła, prawo, lewo albo nieruchomy. I ten nieruchomy będzie tutaj dobrym pomysłem. No i teraz taka rzecz się nie będzie już działa. Mówi. O, jeszcze jest za często. W takim razie zmienię to, czekaj na jakoś tam więcej. 0,8 na przykład.
Dobra. I teraz tak, no mogłoby już to tak być, oczywiście planeta jeszcze nie będzie działała na ten laser, ale chciałabym jeszcze zwrócić waszą uwagę na taki bajer, na taki gadżet, ale całkiem przyjemny i rzadko używany, dlatego że w wyglądzie często oczywiście używamy tych bloczków powiedz, pomyśl, pokaż, ukryj i tak dalej. Natomiast są różne efekty graficzne, między innymi takie jak efekt kolor, zresztą wyciągnę to, patrzcie, kolor, rybie oko, wir i tak dalej. Proponuję wam w wolnym czasie pobawić się właśnie, wyciągnąć sobie na scenę jednego duszka i zmieniać te różne efekty. Śmieszne rzeczy z tego wychodzą. Moglibyśmy właśnie zmieniać kolory tego lasera, czyli powiedzieć, że on tak ustawia sobie kierunek na górę, przesuwa się o ileś tam kroków, ale za każdym razem zmienia efekt kolor o jakąś tam wartość. Niech będzie o 10. I teraz jak ja kliknę i zacznie mi się ten program wykonywać, spacja, to popatrzcie, pięknie to wygląda. Teraz mi się program wiesza, ale są te lasery już po prostu tęczowe. A jeden bloczek to zrobił. I teraz, czy tak jak jest, na razie jest OK? Już sobie patrzę na czat. Tak, super. Dobra. Haniu, jeżeli masz laser w poziomie, to przejdź tutaj, tam gdzie są duszki, przejdź do litery I i zaznacz ten trzeci styl obrotów, taką kropkę. Najpierw mamy kółko, potem mamy te dwie strzałki, a potem kropkę. I wtedy on nie będzie strzelał w poziomie. Chyba też, że zmieniłaś tutaj, masz inną wartość wpisaną w ustaw kierunek na. Tu powinno być 0, czyli góra. Ok. Teraz tak. Te lasery no, nie mogą sobie tak strzelać tam nie wiadomo jak wysoko. Dobrze by było podobnie jak przy planecie, tylko tym razem a propos górnej krawędzi powiedzieć, że jeżeli osiągnie jakąś tam wysokość, to wtedy się ukrywa. Potrafimy już to zrobić, już to dzisiaj było. No a później jeszcze zrobić tak, że kiedy planeta spotka się z laserem, to na przykład wtedy zmienia punkty. Pierwsza sprawa to ta sprawa, że jeżeli pokazać skrypt planety, zatrzymuje mi się rakieta po dotknięciu planety. Tak, dokładnie. Przepraszam, na momencik wracam do, Beata miała problem drobny, na momencik wracam do skryptu planety. W tym miejscu, ja wyciągam teraz tego krokodyla, w tym miejscu mamy taką informację, że jeżeli jakakolwiek planeta spotka się ze statkiem, to mamy koniec gry. Więc jeżeli tak ci to działa, Beata, to jest świetnie. Właśnie tak to miało być. Wkładam to z powrotem zawsze. Dobra, wracam do lasera i teraz mówię tak, że jeżeli jego współrzędna Y będzie większa niż ileś tam, no to wtedy ma się ukryć. Zrobię to szybciutko, to jest analogiczne do tego, co już robiliśmy przy planecie, tylko tym razem mamy znak większości. Jeżeli pozycja Y jest większa niż na przykład, no tam będzie jakieś 170, to wtedy usuń tego klona. Dobrze, wtedy nam zniknie ten laser, ale jeszcze musimy zrobić tak, że kiedy planeta spotka się z laserem, no to po pierwsze ona ma zniknąć, a po drugie co powiecie na punkty, byłoby trochę ciekawiej. Tylko teraz zastanówmy się,
Dla kogo ten skrypt będziemy tworzyć? Czy dla lasera, czy dla planety? Jakie macie propozycje? Pewnie, planeta ma zniknąć, a nie laser. Laser wtedy... Okej, okay. Wracam do planety i dodaję kolejne jeżeli. W zasadzie takie jeżeli, które znamy już z akwarium, z pierwszego projektu. Jeżeli dotyka tego lasera, to wtedy na pewno ma się ukryć. To przejdźmy do punktów. Przejdźmy do punktów. Jestem przekonana, że dużo osób typu pomieszczowe jestem, czy mnie nie ma? Przerwa. To jeszcze przez chwilę nie będę mówiła o zmiennych. Halo, halo. Halo. Jestem, mówi Ewa. Okej, okay, super. Dużo osób mówi, że jestem, wracam do Scratcha. I teraz tak. Przypominam, że zmienne to bloczki pomarańczowe. Mamy stwórz zmienną i stwórz list. Mam takie przeczucie z własnego mojego doświadczenia, że listy są traktowane bardzo po macoszemu. I rzadko kiedy używamy tych bloczków. Więc moja propozycja na webinar Scratch dla zawonych za 2 tygodnie jest taka, żebyśmy się między innymi zajęli listami, żeby sobie to jakoś tam troszeczkę poszerzyć. Natomiast dzisiaj będziemy po prostu tworzyć zwykłą zmienną i ta zmienna będzie się nazywa punkty. Punkty. I czy jest potrzeba, żebym tłumaczyła różnicę pomiędzy dla wszystkich duszków i tylko dla tego duszka? Czekam na jakieś info. Nie, nie, okej, okay, dobra. W porządku. Początkowo te punkty muszą być ustawione na... Dziękuję Wam bardzo. Początkowo te punkty muszą być ustawione na 0, wiadomo. Więc zaraz po zielonej fladze... Zaraz po zielonej fladze ja ustawię... I w którym miejscu... Krzysztof, widzisz czat? Przerywam. Zmieniam punkty o 1 w momencie, kiedy planeta spotka się z laserem, prawda? Zmień punkty o 1. OK. No i wtedy nam to będzie pięknie działać. No jeszcze mamy chwilkę. Co powiecie na to, żebyśmy jeszcze wprowadzili coś takiego, żeby to była gra na czas? Dajmy na to, żebyśmy mieli 90. sekund. No i ta. Jeżeli nowa zmienna, to daje znowu stwórz zmienną, tym razem czas dla wszystkich duszków, OK. Tomaszu, za chwilkę przeczytam, co powiedziałeś, co napisałeś i jakoś będziemy reagować, tylko zróbmy to z tym czasem. Słuchajcie, zróbmy tak, że początkowo nasz gracz ma 90 sekund. Myślę, że to dobry czas. No i zobaczymy, jaki będzie miał tam wynik, kiedy ten czas będzie równy 0. No i teraz tak.
Możemy sobie do tego zrobić osobny skrypcik. Ja jestem za tym, żeby właśnie mieć porządek w skryptach, żeby nie tworzyć za długie. Uczniowie, zwłaszcza z podstawówki, czasami mają problem z czytaniem takiego skryptu. Więc zróbmy tak, że kiedy kliknięto zielono, Krzysztof mi pokazuje, że chyba są jakieś prowniczne. Dobra, chyba jestem. Świetną mamy tutaj uwagę, że tak, czas zaczynamy liczyć od przejścia w przyszłość, czyli po bardzo nie w porządku, gdyby nam ten czas zaczął już się odmierzać, kiedy my dopiero czytamy, co to tam ta nasza rakieta mówi. W związku z tym rzeczywiście najpierw dajmy czekaj 6 sekund. W zasadzie to ustaw czas na 90 też już tam może być, ale nie można jeszcze tego czasu zmniejszać. Teraz moje pytanie, co zrobić, żeby czas to miał? Jak to rozegrać tutaj? Czekam na wasze. Ustaw na 90, jedną sekundę. Co dalej? Zmień o minus 1. OK, i czekaj sekundę. Idźmy tym tropem. Jeżeli dobrze was zrozumiałam, to tak, mówicie mi, że to ma się dziać, no może nie zawsze, za chwilkę sobie zrobimy, tam jeszcze dodamy jakiś warunek. Natomiast, czyli tak jak Karolina świetnie napisała, o minus 1 i czekać sekundę. Dobra, ale wtedy dajemy warunek, albo powtarzaj aż, jest tutaj taki krokodyl, powtarzaj aż. Może tak, że jeżeli ten czas będzie równy 0, no to wtedy, nie wiem, gra się zakończy, oczywiście moglibyście tutaj dodać jakieś game over i tym podobne. Czyli tak robimy, jeżeli i tutaj mamy zrobić czas równa się 0, czy czas tam jest mniejszy od 1 na przykład, chociaż tak nam to będzie przeskakiwać, że może być równa się. Bierzemy znak równości. Betty pewnie. Możemy dać informację w chmurce, że aby rozpocząć, kliknij spację i wtedy puścić czas. Teraz tak, przez ten moment, kiedy się łączyłam, widziałam tam jakieś wasze pytania i za momencik będę na nie reagować. Ale zaraz, zrobimy najpierw tak, że jeżeli czas będzie równy 0, to wtedy gra się zakończy. Więc nie ma co wpisywać tutaj z klawiatury słówka czas, to nie zagra. Mamy wziąć tę zmienną czas, jeżeli czas jest równy 0. To, no i tutaj też jest 1500 pomysłów, prawda, może się pojawić jakiś tam komunikat i tak dalej, ale ja tylko zrobię teraz zatrzymaj wszystko. Jedna z uczestniczek powiedziała przed momentem na czacie, że tak się składa, że ta jedna planeta ciągle jej tam wisi u góry i że to tak niezbyt, no to zróbmy coś z tym. I teraz pamiętacie, jak mówiłam, że zadaniem rodzica jest się rozmnażać. I tak się składa, że to właśnie ten rodzic jest... Aha, jeszcze ekran. Tak. Przydałby się.
Halo, teraz widać mój ekran, chyba tak. W czasie, kiedy tam się ekran ładował, to ja zrobiłam coś takiego. Jeżeli czas jest równy 0, to zatrzymaj wszystko. I zaczęłam też mówić o tym, że dobrze by było rodzica, żeby rodzic się klonował, i owszem, ale żeby robił to z ukrycia. Więc uwaga, dajemy ukryj tutaj, bo ten skrypt z zieloną flagą to jest skrypt rodzica, nie klona. Tylko, że tak się składa, że w Scratchu mamy parę takich bloczków, jak ja to mówię, takich bliźniaczych. Jeden bez drugiego ma się ciężko i właśnie takim bloczkiem jest ukryj. My już w dwóch miejscach mamy ukryj, a my nie mamy pokaż. W związku z tym trzeba jeszcze to pokaż dać. Rodzica nie będziemy pokazywać, ale niech te klony się też pokażą, więc o, teraz to powinno zadziałać prawidłowo. Wiecie co? Czas się kończy, a ja no, obiecałam, że skończymy o wpół do. Natomiast bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy przyszło nasze spotkanie za 2 tygodnie, rozpoczęli jeszcze od tego projektu, ponieważ to, co jeszcze chciałam dzisiaj zrobić, to pokazać wam i porozmawiać z wami troszeczkę na temat takiego klocka odległość do czegoś. Ja swego czasu niewiele tego używałam, a to jest naprawdę bardzo ciekawy bloczek, więc myślałam o tym, żeby wprowadzić jeszcze jednego duszka i żeby kiedy statek kosmiczny będzie się zbliżał do tego duszka i kiedy właśnie będzie mierzył odległość, no to wtedy będzie się coś dziać. Nie wiem, jakiś dźwięk zagra albo pojawi się komunikat uważaj, bo dobijesz, albo jakieś takie rzeczy. Poza tym, już tak zupełnie na koniec, powiem, że chciałabym za 2 tygodnie zająć się, tak jak już mówiłam, listami. Wydaje mi się to ciekawe, a rzadko używane. I z największą... Już Robert będę pokazywać skrypt rakiety, skrypt lasera i z największą przyjemnością chciałabym się jeszcze zająć rzeczami absolutnie kosmicznymi i niesamowitymi, to znaczy dźwiękiem, tym, że my wcale nie musimy sterować za pomocą strzałek, kursora i tak dalej, że możemy wrzasnąć i program zareaguje. Nie będę wam wrzeszczeć na webinarze, ale na przykład może będziemy bić brawo do komputera i też będzie ok. I jeszcze bardzo bym chciała pokazać wam możliwości związane z kamerą, tylko, że przyznam szczerze, że tutaj jest bardzo duży problem przez formę webinaru i przez to, że moja kamera jest używana do tego, żebym była tą gadającą głową. A zobaczę, jak to można jeszcze rozegrać, tak żebyśmy mogli używać tej kamery właśnie w Scratchu podczas webinaru, a nie po to, żeby tam pokazywać, jak ja mówię. Robert, proszę bardzo, tu masz skrypt rakiety. Jeszcze to jest ten okropnie długi bloczek, ten tort wielowarstwowy. Teraz pokazuję laser. Tu chyba mogę trochę powiększyć. Okej. Ale to wszystko w przyszłym, za 2 tygodnie. Poprosiłabym Krzysztofa teraz o wyłączenie moderacji, dlatego że mam do was jedno pytanie. Skreczowcy drodzy, powiedzcie mi jeszcze, czym powinniśmy się zająć na tym webinarze? Jakie wy macie potrzeby? Ja bardzo chętnie tutaj dostosuję te moje pomysły i mój plan na przyszły webinar do tego, co dla was jest jakoś tam jeszcze niejasne i ważne. Także jeżeli tylko coś macie, to napiszcie proszę. Więcej bloków, super, tak, Krzysztof, zdecydowanie. Będziemy definiować nowe bloki, dobra? Zastosowanie bloków. Pomoc dydaktyczna do nauk przyrodniczych. Labirynty.
Violetta, labirynt, świetny labirynt jest na naszej stronie wiki.mistrzowiekodowania.pl. To jest taki labirynt, także tam też odsyłam. Gra przyrodnicza, kartki świąteczne, pomocy do matematyki. Zapytam Yeti i Mikołaja, my mamy takie studia przedmiotowe, prawda? Pamiętasz, swego czasu mieliśmy coś takiego. Słuchajcie, my mamy studia przedmiotowe z projektami skreczowymi dla poszczególnych przedmiotów. Chyba nie teraz, chociaż widzę, że Krzysztof już tam szuka, ale ja po prostu wyślę wam do niedzieli taką paczkę mailami, gdzie będzie tak, orka, gdzie będzie ten projekt, gdzie będzie jeszcze raz link do wszystkich naszych webinarów i gdzie będą te... Krzysztof, już masz? Nie. I gdzie będą te projekty dotyczące różnych przedmiotów. Wtedy myślę, że tam i przyrodnicy, i matematycy z tego skorzystają. Tak, Renata, zgadzam się z tobą, oczywiście. Do polskiego też. Kasiu, polski jest mi szczególnie bliski, bo uczę tego przedmiotu, także oczywiście. Dobra. Linki do webinarów z poprzednich edycji. Robercie, zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Na pewno mamy jakieś nagrane. Na razie planetę pokazuję. Roboty M-Bot. Mieliśmy webinar dotyczący robotów i wiem, że nasz kolega Sylwester mówił też o M-Botach. Dobrze, Gosiu, link, ten, który podał Krzysztof i który będzie też w tym mailu, będzie zawierał wszystkie webinary, czyli ten webinar Scratch dla początkujących też. Dorota, no, przydałoby się więcej webinarów, ale my ich naprawdę mamy, ho-ho, i jeszcze trochę. Dobrze. Moi drodzy, nie chcę przeciągać, jest 20:35. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Nie mamy dokończonej gry Space Shooter, ale dokończymy ją sobie i ją jeszcze troszeczkę rozbudujemy. No i tak, czekajcie na paczkę do niedzieli. Bardzo, bardzo dziękuję. Kasia, link do labiryntu. Znajdziesz labirynt na stronie wiki.mistrzowiekodowania.pl. Krzysztof, widzę, że wkleił znowu link do wszystkich naszych webinarów. Gosia, zawsze marzyłam o tym, żeby być niczym Mikołaj, więc super. Dziękuję wam bardzo za udział. Mam nadzieję, że Space Shooter może się spodobać waszym uczniom. I na pewno będą mieli jeszcze 1500 pomysłów. I pokażcie im orkę. Pokażcie im orkę. Dobrze. Super, bardzo serdecznie wam dziękuję. I zapraszam za 2 tygodnie na kolejny webinar, jak i na inne webinary. Dobrze, Aniu, wszystko prześlemy mailem. Mamy wasze adresy mailowe, więc. Dobranoc, do zobaczenia. Przepraszamy jeszcze raz za problemy techniczne. Piękna sala z filarami, ale internet średni. Dobranoc. Marzena, no tak, tylko my tutaj będziemy prowadzić 2 dni szkolenia i ten internet musi hulać. Rzeczywiście, Leszku, wiesz, mistrzowie kodowania lubią wyzwania, więc prawda, nawet Scratcha można bez internetu.
No tak. Dobranoc, dobranoc. Jeszcze się przez chwilę nie wyłączam, bo to tak nieładnie. Jeszcze 108 osób jest w pokoju. Tak, Boski Mario, oczywiście, no chyba jako ostatnia zejdę z pokładu. I mój dzielny, już mnie zabije, bo powiem Majtek ze mną. No i zostałem Majtkiem, ale wcześniej zostałem Yetim, to wybieram jednak Yetiego. Ania dzisiaj nie będzie w domu. Ania tu zostaje.